Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam. Dzisiejsze pytanie brzmi: kiedy Pan Jezus poniósł grzechy tych, którzy w Niego wierzą? Odpowiadając na to pytanie, kiedy Pan Jezus poniósł grzechy tych, którzy w Niego wierzą, należy skupić się na bardzo ważnych punktach. Aby wszystko było jasne, należy podkreślić, że po pierwsze, nie miało to miejsca podczas Jego życia na ziemi. Po drugie, nie nastąpiło to także w grobie. Po trzecie, także musimy wziąć pod uwagę to, że nie nastąpiło to podczas trzech pierwszych godzin na krzyżu. Chrystus poniósł nasze grzechy podczas trzech godzin ciemności. Od godziny 6 aż do godziny 9, jak mówi Ewangelia Mateusza 27:45. Tutaj jest ważne wyjaśnienie. Godzina 6 to była liczona od naszej 6 rano, czyli to było 6 plus 6, czyli 12 w południe. Z kolei godzina 9 to było 6 plus 9, to jest godzina 15. A więc pomiędzy 12 a 15 godziną, licząc po naszemu, a licząc po hebrajsku, z tamtego okresu, jak pisze Mateusza 27:45, od godziny 6 aż do godziny 9. W tym okresie czasu zapanowały ciemność i cisza. Było to szokujące, że w samo południe nastąpiła ciemność i cisza. I ta ciemność i cisza trwały od właśnie godziny 6 aż do godziny 9. Aż do godziny 9 nie słyszymy żadnego słowa, które by Pan Jezus wypowiedział na krzyżu. Nikt nie jest w stanie zbadać i pojąć tego, co się tam działo w ciągu tych kilku godzin. Aż wreszcie pod koniec, u schyłku tego czasu, okrzyk Pana Jezusa odsłania nam nieco zasłonę tych wydarzeń. Krzyczy on: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Jak jest napisane w Ewangelii Mateusza 27:46. Chrystus jest jedynym sprawiedliwym, który był kiedykolwiek opuszczony przez Boga. Miało to miejsce podczas tych trzech godzin przebłagania. Wcześniej cieszył się on pełnią i pełną, niezmąconą społecznością z Bogiem. Podobnie i po trzech godzinach, kiedy to zwraca się do Ojca, oddając w Jego ręce swego ducha, jak mamy zapisane w Łukasza 23 rozdział, 34 i 46 werset. Jak nam to podaje pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 24, mamy informację, że miejscem, gdzie Chrystus poniósł nasze grzechy, był krzyż, było drzewo krzyża. Czyli odpowiadając na to pytanie, które mamy dzisiaj jako punkt, kiedy Pan Jezus poniósł grzechy tych, którzy w Niego wierzą? Kiedy Pan Jezus poniósł grzechy tych, którzy w Niego wierzą? Odpowiedź jest: na krzyżu w ciągu tych trzech godzin ciemności. Dziękuję Państwu za uwagę.